działając wspólnie i w porozumieniu z Henrykiem w celu zwrotu wierzytelności w kwocie 340 zł za rzekomo skradzione mienie w postaci złomu metalowego, stosując przemoc w postaci uderzenia głową w twarz, zadawania ciosów rękoma i kopania po całym ciele, wziął udział w pobiciu Jerzego, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rozległego krwiaka, kreski jelita cienkiego, perforacji jelita czczego, z towarzyszącym temu rozlanym zapaleniem otrzewnej, rozejściem się rany pooperacyjnej i ropniem zachyłka pęcherzowo-odbytniczego, w następstwie czego pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Oraz Henryka o to, że w dniu 30 listopada 2009 w Kędzierzynie Koźlu przy ulicy Głównej działając wspólnie w porozumieniu z Grzegorzem w celu zwrotu wierzytelności w kwocie 340 zł za rzekomo skradzione mienie w postaci złomu metalowego, grożąc pobiciem i stosując przemoc w postaci uderzenia pięścią w twarz, opalenia na ziemię, zadawania ciosów rękoma i kopania po całym ciele, wziął udział w pobiciu Jerzego, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rozległego krwiaka kreski jelita cienkiego, perforacji jelita czczego z towarzyszącym temu rozlanym zapaleniem otrzewnej, rozejściem się rany pooperacyjnej i ropniem zachyłka pęcherzowo-odbytniczego, w następstwie czego pokrzywdzony zmarł w szpitalu, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 10 stycznia 2005 roku do 8 marca 2005 roku z zaliczeniem okresów od 2 lutego 98 do 8 kwietnia 98 oraz 15 marca 99 do 12 listopada 2002 kary pozbawienia wolności, na którą skazał go Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 24 czerwca 1998 roku, oraz Klaudiusza o to, że w dniu 30 listopada 2009 w Kędzierzynie Koźlu przy ulicy Głównej działając wspólnie w porozumieniu z Grzegorzem w celu zwrotu wierzytelności w kwocie 340 zł. Za rzekomo skradzione mienie w postaci złomu metalowego, stosując przemoc w postaci uderzenia w twarz oraz zadawania ciosów rękoma i kopania po całym ciele, wziął udział w pobiciu Jerzego, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci rozległego krwiaka kreski jelita cienkiego, perforacji jelita czczego z towarzyszącym temu rozlanym zapaleniem otrzewnej, rozejściem się rany pooperacyjnej i ropniem zachyłka pęcherzowo-odbytniczego, w następstwie czego pokrzywdzony zmarł w szpitalu. Czy przyznaje się pan wniosek popełnienia zarzutowego czynu? Do tej chwili, czy przyznaje się pan do popełnienia zarzutowego czynu? Częściowo do 191. Przyznaje się częściowo do czynu ze 191 paragraf 2 kodeksu karnego. Tak. Mhm. I 158.3 nie przyznaje. A do 158.3 nie przyznaje się. Poczam pana, że jako osobie oskarżonej przysługuje panu prawo do złożenia wyjaśnień przed sądem, prawo do odmowy złożenia wyjaśnień, prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Czy będzie pan składał przed sądem wyjaśnienia? Potrzebuję wcześniejsze. Odmawia pan teraz swoje wyjaśnienia? Tak.